Esa mujer está mal de la cabeza. Ta kobieta ma bzika. Nie powinna prowadzić warsztatów. Rada zaakceptowała te zajęcia, więc nie mogę nic zrobić. Uczennice mają przynajmniej jakieś zajęcie. To nic złego. Czy naprawdę gotują? Tak. Pieką przepyszne ciasteczka. Nie wierzę. Nabiera mnie pan. Proszę przyjść i przekonać się. Może pan zrobić wizytację. Wizytację? Mam dużo pracy, ale przemyślę to. Dziękuję. Do usług, panie Colucci. Do widzenia, Alicjo. Żegnam. Jest strasznie zapracowany, ale wybiera się na warsztaty z gotowania. Nie wiem, kto pierwszy mnie dobije. Dzieci czy rodzice? Masz 2 godziny na dokończenie obdzwaniania. Chciałam o tym porozmawiać. Co? Jeszcze jesteś w lesie? Nawet nie zaczęłam. Ale dlaczego? Nie mogłam znaleźć pana komórki. Przecież leży na biurku. Nie widziałaś? Wytłumaczę panu. Nic mi nie wyjaśniaj. Obdzwoń rodziców, bo inaczej będziemy musieli odwołać zajęcia przygotowawcze. Wielki Boże. Wszystko na mojej głowie. Drogi niewidzialny przyjacielu, cieszę się z twojego listu. Przeżywam ciężkie chwile i napawa mnie otuchą, że ktoś, kogo nawet nie znam, myśli o mnie. Czemu do mnie napisałeś? Pytam, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy mnie nie cierpią. Nie rób takiej miny. Wykluczam. Złościsz się, że chcę pomóc Robercie? Ona mi nie przeszkadza. Wesprzesz ją? Tak. Martwię się, bo nie będziemy razem. Nie sądziłam, że podróż do Paryża tak mnie zdołuje. Gdy już tam będziesz, zapomnisz o mnie. Zwariowałeś? To ty o mnie zapomnisz. Wcale nie. Jesteś moją księżniczką. Zróbmy coś, żebyś bardziej tęskniła. Dobra. Na przykład... Jak to zrobiłaś? Masz bardzo sprytną dziewczynę. Niedługo przyniosą mi płytę. Nie złapali cię? Skądże? Sol? Santusiu, proszę. Jesteś kochany. Dzięki. Może przedstawię cię mojej koleżance, modelce. Serio? Tak. Jaki typ dziewczyn lubisz? Niech pomyślę. Takie, które nie każą mi ustępować. Aleś ty dowcipny. Dzięki. Nie ma za co. Na razie. Czemu szczerzyłaś zęby do Santosa? Przestań. Masz czego chciałeś. Przesłucham to, a potem... Tommy... Wszystko ci powiem. Zaraz wracam. Przyniosłem, co obiecałem. Lalce się udało? Nie nazywaj tak, Sol. Naprawdę się starała. No dobra. Zaraz włączę. Czego słuchałeś? Piosenek.
oczywiście. Dobre? To niemożliwe. Cześć, Almo. Witajcie, dziewczynki, wchodźcie. Miło, że jesteście. Na wszelki wypadek postawcie sprzęt kuchenny na widoku. Zaczynamy zajęcia. Siadajcie. Dziś zajmiemy się ważnym tematem. Biodrami. Nauczę was, jak nimi pracować. Biodra mówią o nas bardzo wiele. Są dwa sposoby chodzenia. Notujesz mi je? Tak. Następnym razem przynieście zeszyty, bo będzie trochę teorii. Odrobinę, Wiko. Reszta to praktyka. Jeden kroczek dla ciebie, jeden dla mnie. I na zmianę. Coraz szybciej. Kolejny krok jest znacznie bardziej skomplikowany, bo trzeba zakręcić biodrami. Kroczek i bioderka. Ramiona też pracują. Najpierw przećwiczymy pierwszy, pomóżcie mi. Dzięki Almie zapominam o problemach. Nie siadacie? Trzeba donieść krzesła. Będę twoją asystentką. W drugim kroku ważne jest poruszanie biodrami. Kroczek i bioderka. To podstawowy ruch. Ustawcie się za mną. Kroczek i bioderka. I dalej. Nie szalej, Mija. Weźcie się pod boki. Kroczek i bioderka. I coraz szybciej. Kroczek i bioderka. To tak wyglądają zajęcia kulinarne? To nie RBD. Jasne, że nie. Niemożliwe. Wystrychnęli nas na dudka. Twoją dziewczynę też. Ale kicha. Co ten taniec ma wspólnego z gotowaniem? Uczę także dziewczęta dobrych manier. Dobrych manier. Czy zalicza się do nich potrząsanie biodrami? Właśnie prezentowałam, jak nie powinny się poruszać. Pamiętajcie, nie wolno tak robić. Akurat. Tak. Grzeczne dziewczęta chodzą z zadartymi nosami, patrzą w niebo i oczywiście chowają cycki. Co? Jak pani może używać takich słów przy dzieciach? Po prostu im tłumaczę. Teraz już wiecie. Elegantki nie pokazują piersi. Chowają je tak, jakby ich nie miały. Ważny jest też sposób siadania. Trzeba się nauczyć manewrować tyłeczkiem. Proszę przestać z tymi tyłeczkami. Co za głupota. Mija nie będzie uczestniczyła w tym kursie kobiecości. Proszę, tatusiu, nie kłóć się ze mną. Idź dla niepoznaki. Co to za szepty? Wystarczy, nakazałam jej posłuszeństwo. Zawsze należy słuchać taty. Nawet jeśli ma gipsową maskę i mózg jak kuloci. Chodźmy stąd, Mija. Wpadka. Jak to szło? Kroczek, bioderko. Ćwiczmy dalej, ale ten gość tu wróci.